Takiego prymasa Bóg daje raz na 1000 lat. Skupia całą historię XX wieku, a prawdopodobnie wykracza znacznie szersze ramy, bo jest częścią historii Kościoła powszechnego. 3 sierpnia 1901 roku urodził się błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, który przeprowadził Polskę przez Morze Czerwone komunizmu. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, teolog i filozof, autor jasnogórskich ślubów narodu polskiego, duchowy współtwórca przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. Okres niepodległej II Rzeczypospolitej to czas, kiedy pracował nie tylko jako duszpasterz, ale jako akademicki wykładowca we Włocławku. Druga wojna światowa, w której był żołnierzem, oficerem Armii Krajowej pod pseudonimem Radwan III. Nie walczył z bronią w ręku, ale służył tą pomocą duchową, duszpasterską w różnych miejscach naszej ojczyzny. Był ścigany przez Niemców, przez Gestapo. Ukrywał się na Lubelszczyźnie, także na Podkarpaciu, w Tatrach, ale wszędzie był człowiekiem, który niósł pomoc. Wysiłki swoje poświęcił pracy dla Kościoła. Dla Kościoła powszechnego był kardynałem, dla Kościoła polskiego był najpierw księdzem, księdzem doktorem, bardzo szybko również biskupem, prymasem i tym, który zupełnie wyjątkowy sposób przeprowadził Kościół Polski przez Morze Czerwone komunizmu. Poprowadził Kościół, a więc poprowadził zarazem naród. I tu już ten wymiar nie tylko horyzontalny, skierowany ku Panu Bogu, ale również wymiar wertykalny, wymiar ocalenia życia tej społeczności, dla której w czasie zniewolenia musiał być poniekąd również i przywódcą. W ramach tego zmagania się z totalitaryzmem komunistycznym doświadczenie uwięzienia, które uczyniło z niego innego człowieka. Tę duchową przemianę, którą przeżył przez te 3 lata, widzieliśmy już patrząc na ten dorobek milenium, na dorobek duchowy, na to wielkie umasowienie polskiego katolicyzmu pod jego rządami. Prymas, doskonale wiedząc, że trzeba szukać ocalenia dla Kościoła, dla tej tkanki także biologicznej narodu, wiedział, że nie możemy sobie pozwolić na wojnę kolejną, że trzeba szukać metod pokojowych, ale nieustępliwych. Stąd zapłacił za swoją naukę, za głoszenie tej prawdy więzieniem. I z tego więzienia wyszedł w sposób ofensywny. Wyszedł ofensywnie w postaci ślubów jasnogórskich narodu polskiego przed tysiącleciem chrztu Polski i wielką nowenną narodu polskiego. To jest rzecz kluczowa, żeby zrozumieć, co tak naprawdę stało się po wojnie z polskim kościołem i z polskim społeczeństwem. Otóż przez 9 lat Wielkiej Nowenny Kościół jednoczył się wedle wyzwań, które właśnie powstały w Komańczy. Pierwsza z nich, Kościół wierny Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Pokazywano narodowi całą wewnętrzną, duchową drogę, jaką musimy przejść, żebyśmy tak naprawdę mogli być wolni. Streścił tę swoją ideę i konsekwentnie w swoim przesłaniu ją zawierał, paradoksalnie w sformułowaniu dotyczącym niewoli, a mianowicie niewoli, jakiej sam poddał się, oddając się Maryi, niewoli, do której zachęcał, aby cały naród oddał się w ręce Maryi. Niewola oczywiście oznacza w tym wypadku całkowite i bezgraniczne oddanie się Panu Bogu przez Matkę Najświętszą. I właśnie taki akt sprawił, że życie duchowe naszego narodu nie zamarło, ale odrodziło się w dobie milenium, wielkiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce i mogło odrodzić się również w wymiarze politycznym i społecznym. Niewątpliwie wielkim twórcą tego narodowego odrodzenia był kardynał Stefan Wyszyński, który w swej pokorze wskazywał na postać Jana Pawła II, ale jego wkład przecież był olbrzymi.